Na samym początku chciałbym pozdrowić nowych wspierających na moim kanale, a mianowicie Kluska SSO oraz Przemek Banś. Bardzo wam dziękuję, serdecznie was pozdrawiam, a jeśli ktoś z was chciałby zrobić to samo, to klikajcie w ten niebieski przycisk. Każda osoba zostanie pozdrowiona w odcinku, także myślę, że warto, a teraz zapraszam do oglądania. Siemanko moi drodzy, ja jestem Terins, dostałem masę wiadomości na Instagramie o tym, że kamerzysta na dzisiejszym odcinku był wraz z dredziarzem przed domem Megakota, czyli moi drodzy również Kruszwila. I dlaczego tak się stało? Czy to jest przypadek, czy nie? Moi drodzy, dzisiaj sobie na ten temat pogadamy, także zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, napiszcie komentarz i zapraszam do oglądania. A więc dobrze, moi drodzy, zaczęło się od tego, że kamerzysta jechał właśnie, szukał dredziarza i nie wiedział, gdzie on kompletnie jest. Miał do dyspozycji cały Szczecin, calutkie miasto. No a powiedział, że akurat może być w tym miejscu, bo tam właśnie często właśnie przesiaduje i moi drodzy, podjechał dosłownie kilka metrów od domu właśnie Megakota. A możemy to, moi drodzy, rozpoznać po budowie budynku, po takim wielkim napisie świecącym, ale jeśli kto was jeszcze nie przekonuje, to zobaczcie sobie, moi drodzy, tutaj na dole budynku mamy takie jakby logo czegoś, nie wiem czego to jest logo, ale po prostu mamy to samo na obu tych budynkach, także tutaj jest dowód, że to jest jeden i ten sam budynek, tylko że z kilku perspektyw. Mordeczko, wbijaj na mojego Instagrama, ponieważ jeśli dasz mi followa, to ja wbijam na twój profil i zostawiam ci spam serduszek pod zdjęciami, także myślę, że warto, a teraz zapraszam do dalszej części filmu. Teraz, moi drodzy, nie powiecie, że przecież Kruszwila oraz Megakota nie ma w domu, przecież oni są poza Polską. Moi drodzy, teraz faktycznie są poza Polską, ale kamerzysty filmy są nagrywane z wyprzedzeniem jakiś tydzień, czasem nawet więcej. I moi drodzy, tak, ten film został właśnie nagrany jakiś ponad tydzień wcześniej, ponieważ mogliśmy zobaczyć ponad tydzień, już nawet nie pamiętam dokładnie kiedy to było, że kamerzysta właśnie na story się pochwalił, że zakupił ten nowy dom i najprawdopodobniej to było w ten sam dzień nagrywane, co było to story, albo dzień później. I moi drodzy, oni wtedy byli tam raczej bez, no to nie był raczej przypadek, że oni tam właśnie trafili pod ten dom właśnie Kruszwila i Megakota. I moi drodzy, teraz są tutaj dwie opcje. Albo to miał być taki easter egg do filmu, albo naprawdę kamerzysta po prostu odwiedził właśnie Kruszwila i Megakota, no i powiedział im właśnie o tym, że się będzie przeprowadzał z taką jakby, z takim jakby pytaniem, czy chciałby, czy właśnie by oni razem z nim chcieliby się przeprowadzić do właśnie tego domu, ponieważ moi drodzy, to jest pewne, że na pewno nie podjechali tam przypadkiem. To jest 100% pewne, ponieważ Szczecin jest bardzo dużym miastem. Moi drodzy, Kruszwil wraca do Polski za kilka dni i jest to naprawdę bardzo prawdopodobne, że zamieszka właśnie w domu kamerzysty, choć może nie od razu, ale po jakimś czasie na pewno zamieszka, z tego względu, że zobaczcie, moi drodzy, na poprzednim odcinku Kruszwila sam powiedział, że ten aktualny dom zostanie pusty i wyjeżdżają i dopiero tutaj wrócą za, on tam chyba powiedział, za kilka lat albo za jakiś czas po prostu. Dobrze, że wyjeżdżamy niedługo, już nie będzie tutaj tego miejsca. Może kiedyś chyba będzie znowu. Dobra, nagrywamy dalej swój film, to może posłużyć jako wstawka do filmu I moi drodzy, on tego nie powiedział bez powodu i naprawdę prędzej czy później zamieszka właśnie z nimi. Cała ekipa, dwie ekipy się najprawdopodobniej połączą, ponieważ taki duży dom, co będzie miał kamerzysta, całe dwie ekipy się połączą i będzie naprawdę, moim zdaniem, naprawdę grubo na YouTubie, będą naprawdę duże wyświetlenia, będą naprawdę fajne filmy. Także moi drodzy, wystarczy nam tylko czekać. Także to tyle, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wbijajcie na mojego Instagrama, ponieważ wyciało nowe zdjęcie. Także co, do następnego filmu, cześć!